Pragnę Państwu przedstawić kolejny szkic z serii Polska-Rosja, który ma co najmniej dwie inspiracje. Pierwszą jest zbliżająca się okrągła rocznica konferencji poczdamskiej, czyli spotkania trzech ówczesnych zwycięzców. Przypomnę, że skład uległ zmianie w trakcie obrad tej konferencji, bo rozpoczęła się owa wielka trójka w składzie oczywiście Józefa Stalina, już prezydenta Trumana, bo w kwietniu zmarł prezydent Roosevelt. Zjednoczone Królestwo reprezentował Winston Churchill, ale w czasie konferencji odbywały się w Wielkiej Brytanii wybory i partia Churchilla przegrała je z kretesem. To jest ta stara prawda, o której swego czasu wspominałem, że nie ma litości dla zwycięzców, nie tylko ze strony swoich najbliższych współpracowników, ale także wyborców. Wyborcy pozbyli się Churchilla, któremu przecież naprawdę wiele zawdzięczali. To prawda, że zwycięstwo Wielkiej Brytanii w tamtej wojnie było jej klęską. Z wielkiego mocarstwa stała się państwem w istocie rzecz biorąc podlegającym likwidacji, a Amerykanie zostawili tak jak chcieli w ciągu całej wojny, dla których w ogóle Wielka Brytania zawsze była, przynajmniej do czasu, kiedy była mocarstwem, najważniejszym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, tak zwany domek nad morzem. Czyli w istocie to, co dzisiaj jest Zjednoczonym Królestwem, ponieważ zwycięzca okazał się przegranym i to przegranym podwójnie, bo dokończył konferencję przedstawiciel Wielkiej Brytanii, oczywiście w randze premiera, to był lejburzysta, nazywał się Attlee. No w niczym nie był porównywalny, bo względem i osobowości, no siły charakteru, no i to, co okropne słowo, formatu, w stosunku do tego, kto stał się wtedy już historią. To prawda, Winston Churchill wróci jeszcze, będzie nawet premierem w latach 50., czyli będzie miał swój trzeci czas, ale o tym nie będziemy mówić, bo to nie ma znaczenia. Tu na marginesie przypomnę, że osobowość Churchilla była fascynująca. To prawda, że był pijakiem, co też ma swoje zalety towarzyskie. I był bardzo, bardzo ciekawą, no, niezmiernie bogatą postacią. Na jego tle, no, żeby użyć najbardziej oględnego słowa, bezbarwny lejburzysta wyglądał strasznie i nie bez powodu przypisywany jest wtedy Stalinowi, który był wybitnym, ja wiem, że teraz nie pasuje do poprawności, która obecnie obowiązuje, ale był wybitnym obserwatorem, a potrafił, jego stwierdzenia były bardzo celne i między innymi ponoć powiedział, że cóż wart jest ustrój, który zamienia Churchilla, czyli kogoś o tym formacie, na tego rodzaju personę, jakim był Attlee. I to jest za chwilę, będziemy obchodzić równą rocznicę tej konferencji. Tam nie było Niemców, bo to nie była konferencja pokojowa, nawet wręcz odwrotnie. Powiedziano, że dopiero będzie konferencja pokojowa. I to jest pierwszy wątek do postawienia pytania, czy tamta wojna, nie w sensie militarnym, ale w sensie politycznym, czy już się zakończyła, czy jeszcze jesteśmy w tak zwanym długim czasie powojennym. Niektórzy nawet twierdzą, że II wojna światowa była po prostu drugim aktem I wojny, była to jedna wojna, a okres międzywojenny był właśnie okresem, w
który nie zakończył nawet tej pierwszej, w sensie politycznym, a już nie mówiąc o w sensie geopolitycznym. Natomiast drugi wątek, który jest ważny dla tych rozważań, to wypowiedź. Wypowiedź byłego dowódcy wojsk amerykańskich w Europie, niedawno cytowana, w związku z redukcją przez Stany Zjednoczone obecności militarnej na terenie Niemiec. Ten były dowódca, generał, nieważne jest jego nazwisko, bo było cytowane powszechnie, ważniejsza jest myśl, którą bardzo szczerze wyraził, tak jak myśli wyrażają, przedstawiają byli dowódcy, aktualnie nie mają odwagi. No takim polega poprawność polityczna. On powiedział, że amerykańska obecność w Europie nie ma w ogóle żadnego celu obronnego. Nikt tu nie będzie, nikt tu nie będzie Niemców bronił. Nie po to są to Amerykanie. My tu pilnujemy swoich interesów. No bardzo szczerze i prawdziwie, no my żyjemy oczywiście w tej bajce, że jesteśmy pod parasolem amerykańskiego protektoratu, który ma nas bronić przed mniej lub bardziej wyimaginowanym wrogiem. Tym wrogiem w oficjalnej narracji jest Rosja, która Rosja obecna, która ma ponoć jakieś wobec Polski złe zamiary, chociaż przecież nikt nas nie słyszał ani o roszczeniach terytorialnych czy majątkowych, które notabene zgłaszają do nas ci, których uważamy za sojuszników. I te dwie wypowiedzi, wypowiedź tego generała i wypowiedź właśnie Józefa Stalina, który ocenił, to prawda, w sposób lapidarny kondycję intelektualną następcy Winstona Churchilla, właśnie jest próbą. To zestawienie, oczywiście, że ma charakter czysto publicystyczny, ale problem nie jest publicystyczny wyłącznie. My twierdzimy, odpowiadając sobie samemu na pytanie, czy jeszcze w Polsce żyjemy w okresie powojennym, sformułowaliśmy datę graniczną rok 1992, czyli dość dawno. Wtedy opuściły nasze tereny wojska, które nazywamy okupacyjnymi, czyli te, które wkroczyły w latach 44-45 i już u nas zostały. I nie ma w tym nic przesadnie oryginalnego, dopóki wojska państwa, które nas i wyzwoliło, i zajęło, są obecne na danym terenie, czy nazwiemy je okupacyjnymi, czy też przymusowymi sojusznikami, to nie jest bardzo istotne. Dopóki wojska, jeszcze wtedy Armii Radzieckiej, stacjonowały na terenie Polski, zresztą nie tylko Polski, uznawano, że ciągle jesteśmy w świecie tak zwanej Jałty, a tak naprawdę to bardziej Poczdamu, który notabene Jałta też obchodzi okrągłą rocznicę, bo ona była też w 1945 roku, podobnie jak zwycięstwo berlińskie i późniejsza konferencja w Poczdamie. I w naszej zupełnie dopuszczalnej periodyzacji przeszłości dostrzegamy, że ten długi czas do 1992 roku był ciągle czasem powojennym. Czyli dopiero wtedy, kiedy wojska naszego ekswyzwoliciela, a potem, jak niektórzy wolą, nowego okupanta, opuściły nasz kraj, wtedy skończył się nasz czas powojenny. Ten czas oczywiście w Europie Zachodniej trwa do dzisiaj, bo przecież tam wojska też wyzwoliciela, chociaż trudno, żeby na terenie Niemiec wojska amerykańskie, które musiały ten kraj pokonać, można uznać za wyzwolicieli. Ja wiem, że żyjemy w świecie schizofrenii pojęciowej, że można nawet taką teorię wyznaczyć i głosić, że to było też wyzwolenie, ale PAL-6 to nie ma w tym momencie większego znaczenia.
Pytanie, czy wojska, które nikogo nie bronią, tak jak powiedział ten generał, czyli zaprzeczyłowej fikcji, w którą my też chcemy wierzyć, tylko są wojskami w istocie pilnującymi interesów tego państwa, które to na tych ziemiach, te ziemie kiedyś, nazwijmy je, wyzwoliło na własne potrzeby. Przecież ta wypowiedź świadczy o tym, że to jest ciągle jeszcze ten stan powojenny, tam on trwa do dzisiaj. Być może on też powoli ulega cichej samolikwidacji, bo jak wiemy, wypowiedź tego generała była związana z jednostronną zapowiedzią redukcji o 1/3 obecności wojsk amerykańskich w Niemczech, co zostało przez nas interpretowane jako gwałtowne osłabienie zdolności obronnych, którym zaprzeczyli sami zainteresowani. To prawda, bardzo szczerze, niekoniecznie w sposób zgodny z takim, nazwijmy to, bajkowym obrazem współczesności tego protektoratu, o którym nieraz wspominaliśmy, cytując w końcu Zbigniewa Brzezińskiego. Ten protektorat być może też ulega zakończeniu i wtedy, kiedy były wojska okupacyjne, najpierw wyzwoleńcze, potem okupacyjne, a potem też przymusowo sojusznicze, opuszczą dany teren, czyli zakończył się, zostaną zlikwidowane te resztki owej wielkiej wojny, która się zakończyła w 1945 roku i której, no właśnie, okrągłą rocznicę obchodzimy w tym roku, nie przeprowadzając wielkich defilad, bo na razie to nas wszystkich pokonała kwarantanna. Niektórzy mówią, że zaraza. Nie, kwarantanna, tak żeśmy zrozumieli, że musimy w ten sposób przeciwstawić się owemu zagrożeniu. No i żyjemy w jakimś dziwacznym świecie, gdy wprowadzając tego rodzaju ograniczenia mieliśmy mniej zarażonych, a likwidujemy wtedy, kiedy mamy ich więcej. No ale to nie najważniejszy dzisiaj powód, nie do naszej zadumy nad naszą logiką formalną, którą jakoby kierujemy się w życiu codziennym, a zwłaszcza tak zwane elity polityczne. Jako to, wracając do wątku głównego, czy rzeczywiście kończy się na naszych oczach spuścizna tamtej wojny, tym razem w tej części drugiej, tej lepszej, w starej Europie? Chyba tak. Dopóty stacjonują na terenie Niemiec, czyli państwa pokonanego, wojska, które walczyły z tym państwem, którego nie wyzwalały. One go musiały pokonać. Dopóki te wojska zwycięzców, wojska późniejszych okupantów, tam są, to znaczy, że jeszcze jest ten ślad tak wszechogarniający, ślad istotny. To nie tylko groby, to nie tylko pomniki, tylko ten ślad obecny, żywy. Zmarłych oddajemy ziemi, o żołnierzach, o bohaterach zapominamy. Już nie żyją ci, którzy ich pamiętali, albo jeśli są, to są coraz mniej obecni w naszym gronie. I wyzwalamy się wszyscy. W Polsce dawno już wyzwoliliśmy się z tej traumy, magii oraz chimery, którą w naszej świadomości stworzyła tamto nasze złe doświadczenie. To, które, no, miejmy świadomość, miało ogromne znaczenie kulturotwórcze. Ta wielka trauma naszej klęski i takiego niechcianego sukcesu, no bo w sumie wygraliśmy w tamtym czasie z tym odwiecznym wrogiem,
Przy czym wygraliśmy w nie w tym wariancie, który sobie wyobrażaliśmy, co raczej świadczy tylko o naszej, jak zawsze, nie najlepszej umiejętności przewidywania przyszłości. Więc zmierzę się tym razem z owym zadaniem, czy potrafimy przewidzieć to, co przed nami, a przecież będzie łatwo sprawdzić, czy to, o czym będę mówić, ma jakikolwiek sens, bo czas pokaże bardzo niedługo, ile warte są prognozy. Ja wiem, wszyscy powiedzą, w czasie obecnym nastąpiła przecena prognoz. Mamy przecenę wiedzy, no i przede wszystkim deprecjację naszej wiary w umiejętność zrozumienia czasu teraźniejszego, bo już o przyszłości postaramy się nie mówić. Pytanie jest takie, czy ten proces ostatecznego zakończenia likwidacji spuścizny tamtej wojny będzie kontynuowany. Czy po tych 9,5 tysiącach żołnierzy amerykańskich, którzy opuszczą Niemcy, czy pozostaną jeszcze ci, którzy jakoby mają dalej pilnować tam amerykańskich interesów? Czy to też będzie zjawisko zanikające, bo nikomu już na tym nie zależy, aby żołnierze pilnowali tych interesów, bo tych interesów mogą pilnować politycy, lobbyści, ba, mogą pilnować przede wszystkim partie polityczne, którym pomoże się wygrać wybory, bo przecież dopiero od niedawna z oburzeniem byliśmy informowani, że na wynik wyborów można wpływać i wtedy jest niedobrze, kiedy wpływa na ten wynik państwo niedemokratyczne, a jak wtedy, kiedy na przykład w naszym przypadku, czy innych państw tej części Europy, już nie mówiąc o starej Europie, kiedy od niedawna wiemy, że wielokrotnie fałszowano nawet wybory we Włoszech po to, żeby nie wygrali ci, którzy wygrywali. Tak, w całym okresie powojennym, bo też to było państwo okupowane, bardzo lewicowe, o bardzo silnej partii komunistycznej, która mogła wygrać wybory, gdyby ich nie fałszowano i gdyby nie zmieniano nie tylko werdyktu wyborców, ale nawet w jakimś sensie w formie dyktatu narzucano niemożność, czyli ten tak zwany imposybilizm. Wam nie wolno wybrać tych, którzy chcecie wybrać, bo jesteście państwem ograniczonej suwerenności. Teraz się zaczyna o tym mówić i między innymi słynna, różnie tłumaczona, to bardzo dobrze pamiętam, śmierć wybitnego polityka włoskiego Aldo Moro, którego tam znaleziono na ulicy w bagażniku samochodu, nie była związana z kontaktami z mafią, tylko właśnie, a może z mafią, tylko nie tą, którą z reguły tak nazywamy, tą mafią rządzącą światem, bo on chciał ponoć się dogadać wreszcie, aby do rządu weszły partie lewicowe, zwłaszcza komuniści, potem znaleziono go w bagażniku, więc tu nie ma żadnych zahamowań i nie było ich i prawdopodobnie nie będzie. Przed nami taki proces, to jest ta prognoza, o której chcę powiedzieć, proces zamiatania, cichego, niespektakularnego, tego podwórka, które pozostało po tamtej wojnie i które w jakimś sensie ciągle jest wśród nas, przez nas zapełnione treścią taką trochę urojoną, bo przecież my już nie pamiętamy tamtej wojny, nie chcemy jej pamiętać, zresztą nie wierzymy, że ona się powtórzy. I oczywiście, że co do tego chyba nie ma wątpliwości, że nie czeka nas trzeci akt tej samej wojny, czyli wreszcie może staniemy się w całym tym świecie czasem, nasz czas się stanie, czasem zdecydowanie po powojennym, czyli po zakończeniu tego wszystkiego, co jeszcze miało materialne znaczenie jako
spuści z nas złego czasu, a potem może i dobrego, no bo zwycięstwo nad wrogiem, zwłaszcza tak jednoznacznie podłym i nikczemnym, jakim były Niemcy, było czymś ważnym, żeby nie popaść w banał, który tu jest, no brzmi to dość zresztą banalnie. Tam alternatywy nie było, nie było stanów pośrednich i dobrze, że tak się stało. Pewnie spoturbowana swoją nieumiejętnością zarządzania w sprawach kryzysowych, a zarazem osłabiona, a przede wszystkim znokautowana ekonomicznie stara Europa i ta nasza, nowa, wychodząca już na zawsze z czasów powojennych, będzie od nowa definiować swoją przyszłość, teraźniejszość, bez patronatu, bez protektoratu, z wolną grą dość słabych rządów, bo to, co jest naszą siłą, wynika z naszej słabości. Tu nie ma silnych ani osobowości. Demokracja eliminuje tych, którzy mogliby z charyzmy swojej, czyli z weberowskiego źródła władzy, jakim jest charyzma, wywodzić swoją legitymację rządzenia. A w ogóle te państwa są słabe, nie tylko militarnie, bo to nie ma znaczenia, ale także ekonomicznie zależne od globalnych rynków, od fabryk, które zostały stąd bardzo daleko wywiezione, które może nawet chcielibyśmy, żeby wróciły, tylko nie wrócą, bo nie mamy kim je obsłużyć, bo napływający imigranci z południa Europy wolą żyć z zasiłków niż męczyć się w dusznych halach fabryk, zwłaszcza, że i tak ich praca będzie dużo droższa w stosunku do konkurencji, którą tworzą tak naprawdę niewolnicze albo prawie niewolnicze państwa azjatyckie. Czyli będziemy od nowa definiować swoją teraźniejszość. Sądzę, że prognoza na najbliższe 30 lat, zaznaczam prognozę, którą chciałbym, żeby była optymistyczna, przede wszystkim będzie koncentrować się wokół nowego ułożenia. Co po protektoracie, co po czasie, w którym był ten wielki brat, który to prawdaż bronił tu swego, ale jednak był tym punktem odniesienia. W jakimś sensie czuł się, jak każdy protektor, odpowiedzialny za swoje kolonie czy też prowincje, zależy jakie słowo lubimy w tym momencie użyć. I my też musimy to zrozumieć, że to jest bardziej problem zachodniej Europy niż wschodniej. My się oczywiście dzisiaj na siłę dopisujemy do tej zachodniej, ale nie bardzo oni nas tam widzą. Zresztą nigdy nie byliśmy i nie będziemy, niezależnie od tego, jakie zaklęcia będziemy używać na co dzień. Stąd też pewna myśl, którą chciałbym zakończyć nasz dzisiejszy szkic polsko-rosyjski, bo przecież to, co mówimy dzisiaj, te nasze fobie, ta nasza wiara w ten stan powojenny, który będzie dłuższy niż on może być i który nawet chce być w rzeczywistości, doznaje więc głębokiego zawodu i my mamy chyba prawo tak szczerze i do końca uwierzyć w słowa tego byłego dowódcy wojsk amerykańskich w Europie, że jeżeli ktokolwiek tu jest obecny, zwłaszcza tamte wojska, to tylko po to, żeby bronić interesów protektora, a nie bronić tychże ziem, prowincji przed jakimkolwiek zagrożeniem. Zastanówmy się, czy są tu jakiekolwiek interesy, które ktoś chciałby w imię tej zasady bronić. A jeśli ich nie ma albo są niewielkie, no to musimy sami wymyśleć siebie po raz kolejny. Jeżeli sami nie wymyślimy swojego wariantu, to ktoś to zrobi za nas, tak jak to robił wielokrotnie.
Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się z Wami, a następne nasze spotkanie będzie poświęcone dalszej przeszłości, czyli temu stuleciu, o które tak bardzo często wraca w naszych spotkaniach. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Do widzenia.